I to ma być miejsce święte? Czy naprawdę tu, w tej biedzie? Ja się lękam, ale śmiało. Chodźmy naprzód trójką całą. Mędrcy z królewskiego rodu. Witam Cię, Jezu, i składam Ci w darze złoto, największe bogactwo mojego kraju. Padam do stóp majestatu Twego, o Panie mój i Boże. By krzywe drogi stały się prostymi. By ktoś przypomniał sobie nagle kolędę dawno zapomnianą. By ktoś przebaczył, ktoś rozpłakał się nad winą darowaną. By ktoś zamknięte drzwi otworzył. Wszyscy byli dobrej woli, a ponad światem pokój. Pokój Boży. Wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz.
Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją czodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, także bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów anielskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Jezusie. Dzisiaj Betlejem,